Dobry wieczór. Mam na imię Ewa. Dzisiaj są moje urodziny, więc pozwalam sobie głośno wypowiedzieć moje marzenia, moje życzenia. Posłuchaj, zobacz, poczuj. Sprawdź, może są też twoje. Mam marzenie, by rzeki, wody wokół nas, płynące w ziemi i po ziemi, na której żyjemy, były krystalicznie czyste, zdrowe i żywe, całe, nie tylko u źródeł. Życzę sobie i nam, by nastąpiła zmiana świadomości i przyroda odzyskała należne jej prawa, by ponownie była traktowana jako podmiot, a nie przedmiot. Pragnę, by tu, teraz, nastąpił punkt zwrotny, bo najwyższy już czas przestać niszczyć, zatruwać. Czas pozwolić przyrodzie na odrodzenie. Chcę uznania rzeki Odry za osobę prawną, by chociaż jedna rzeka, na początek, jedna rzeka w Polsce była czysta i skutecznie chroniona. Pierwsza odrodzona. Odra. Mam pod powiekami wizję rzeki życia. A ty? Rzeki mogą być czyste wokół nas. Woda może być czysta wokół nas. Zobacz, że tak może być. Hej, jak ona czysta, jak ona przejrzysta, jak pięknie odbija. Błękit nieba, jaki ona ma kolor niezwykły. Jak odbija światło, jak się błyszczy. Jak się zmienia. Jak płynie. Jaka czysta, jaka chłodna, jaka zimna, jaka orzeźwiająca. Jaka ożywiająca. Jaka smaczna, jak karmi pragnienie. Pragnienie żywej wody. Taka krystaliczna. Taka pełna życia. Taki dom. Taki dom. Żywych istnień. Pełen żywych istnień. Żywa. Żywa woda. Źródło żywej wody. Kojące pragnienie, kojące pragnienie, gaszące pragnienie, spełniające pragnienie życia, żywa, krystalicznie czysta woda. Płynie tak wartko, tyle w niej mocy. Jest taka potężna. Jest taka delikatna. Jest taka pełna spokoju. Jest taka czuła. Obmywa. Oczyszcza. Zrasza. Nawadnia. Karmi. Niesie. Dźwięczy, brzmi, szumi, grzmi, szemrze.